Szanowni Państwo, dwa lata temu też z tej trybuny występowałem w sprawie podwyżek odpadów, wywozu śmieci. I też jeszcze raz chcę zwrócić się do Państwa o roztropność, o poszanowanie sytuacji materialnej osób i rodzin, dla których każda podwyżka będzie złą wiadomością, będzie kolejnym obciążeniem budżetu. Polityka rządu, obecnego rządu, jak również większości parlamentarnej powoduje, że wstrzymywane są wszelkie podwyżki, wszelkie obciążenia, ciężary, w tym między innymi energii elektrycznej, a udzielana jest pomoc, w tym też dla najbiedniejszych od pierwszego dziecka, co zapewne Państwo wszyscy o tym wiecie, pomoc w podatku dla osób młodych do 26 roku życia, ale nie o tym chciałem mówić. Szanowni Państwo, sytuacja związana z naliczaniem też nie wzięła się znikąd. Uregulowania unijne, dyrektywy unijne, ochrona środowiska, zaśmiecanie lasów, pól, parków, zaśmiecanie przestrzeni publicznej spowodowało też, że 6 lat temu polski parlament przyjął ustawę, ale jednocześnie tą ustawą ukarał wszystkich Polaków, też często wprowadzając nowy podatek zwany opłatą, wprowadzając na wszystkich to obciążenie. Automatycznie po wprowadzeniu nowego uregulowania parlamentarnego Polacy dwukrotnie więcej zapłacili za wywóz śmieci. I to jest właśnie bardzo trudne i bolesne. I tak jak powiedziałem, to karanie wszystkich, tych, którzy nie zaśmiecali, wprowadzeniem nowego podatku, powtórzę się, zwanej opłatą. Ceny wywozu opłat zostały skierowane do polskich samorządów. Każdy samorząd prowadzi politykę ustalania ceny, organizacji logistycznej, struktury i dało się zauważyć w ciągu kilku lat, że w wielu samorządach wysokość opłat bardzo różni się. Ja nie chciałbym ingerować w pracę Rady Miejskiej Łomży czy jakiejkolwiek innej rady. Moje słowa są adekwatne na wystąpieniu na każdym posiedzeniu rady, w każdym samorządzie użyłbym tych samych słów. Polacy płacą za drogo za wywóz odpadów, za wywóz śmieci, bez względu czy one są segregowane czy nie. Polacy zostali ukarani tym uregulowaniem. I przechodząc do meritum. Nie znam dokładnie wszystkich ostatnich proponowanych wyliczeń, ale wiedzę swą opieram na tym, iż do mojego biura poselskiego przychodzą mieszkańcy Łomży, kilku powiatów i bardzo często podnoszą problem zbyt wysokich opłat za wywóz odpadów. Jest to też już problem społeczny. Jeszcze ponad 6 lat temu ta opłata od osoby wynosiła 10-13 zł w zależności od samorządu. W poprzednim stanie prawnym to firmy, biorąc od klienta odpady, rywalizowały o klienta i obniżały koszty poboru za te odpady. Wprowadzenie nowych uregulowań prawnych pokazuje, że wygranie przetargu, jak również kumulowanie kosztów funkcjonowania firmy obsługującej matematycznie powoduje wzrost cen. Natomiast postawić należy kilka pytań o zasadność, o racjonalność podnoszenia tych opłat i na tak zwanej bramie, i przetargu, i innych czynników.
Szanowni Państwo, wszyscy rozumiemy, że 2 dodać 2 to jest 4, 2 dodać 1 to jest 3, 2 dodać 0 to jest 2. Ale być może należy te działania matematyczne liczyć w sposób, nie chcę użyć słowa właściwy, ale w sposób przyjazny. Ja wiem, że 2 dodać 2, 2 dodać 1 to jest 3, ale można zrobić 2 dodać 1 i minus 1, tak aby, może wydaje się Państwu to śmieszne, ale są to koszty, te minus 1 jest to cięcie kosztów, panowie prezydenci. Ja wiem, że ten uśmieszek jest celowy, świadomy, ale ja do panów nic nie mam. Ja mówię o istocie działania. Natomiast wskazując działania też innych samorządów, bardzo proszę o wzięcie pod uwagę sytuacji i działalności samorządu ełckiego i suwalskiego, a także innych. Ja nie odnoszę się tutaj do poszczególnych kwot, ale musimy powiedzieć nie, musimy powiedzieć stop podwyżkom, bo generowanie kosztów może doprowadzić do bardzo jeszcze w przyszłym roku zawyżonych kosztów. I tu należy zadać pytanie, co będzie, jeżeli będą uwolnione tak zwane ryboki? Gdzie będą wywozić samorządy, które wożą dzisiaj do Czartorii odpady? To są bardzo trudne pytania. Ja w wystąpieniu 2 lata temu sygnalizowałem o bardzo odpowiedzialne podejście do cen wywozów nieruchomości. Nie wiem, jaka była refleksja, ale dzisiejsza sesja zapewne pokaże ostatecznie stawki, jakie będą głosowane, ale chciałbym jednocześnie Państwu uświadomić, nie chcę używania słowa przestrzec, co będzie w roku 2020 o tej porze, a może być bardzo drogo. To może być cena od domku przy niesegregowanych nawet około 200 zł. I chciałbym, żebyście Państwo radni, jak również mieszkańcy, cały samorząd posiadali tą wiedzę. I jeszcze na koniec chcę powiedzieć, polski parlament głosował nad ustawą, głosuje nad nowelizacjami, ale ceny nie ustalają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, ceny ustalają radni samorządów. I tu jest apel do wszystkich radnych i miasta Łomży, i gmin powiatu łomżyńskiego, i innych gmin z terenu całego województwa podlaskiego, bo tu jesteśmy prawnie związani ze spalarnią w Białymstoku, o rozsądek cenowy, nie polityczne podejście, czyli koniunkturalne, w trosce o rodziny najbiedniejsze, o rodziny, którym samorząd winien pomagać. W tym celu też ja dzisiaj u Państwa wystąpiłem. Zagadnął mnie na korytarzu kolega radny, pan Witold Chrudziński, który za chwilę zabierze głos, mówiąc o rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Nie, panie radny, odpowiadam. Nie było to celem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu posłowi i patrzę, że pan Witold Chrudziński zgłasza się. Proszę bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dziękuję uprzejmie, panie pośle, że wywołał pan mnie do dyskusji, bo w ogóle miałem nie zabierać głosu. Ale jeśli pan już wywołał do dyskusji, to chętnie, panie pośle, z panem bym podyskutował. Panie pośle, ja nie wchodzę w politykę. Nie interesuje mnie polityka, tak jak pana i populizm, który pan przyszedł tutaj siać na tej sali wśród radnych. Rozpoczynając od nauki, 2 dodać 1, ile to jest? 2 dodać 2. Trzeba było pociągnąć do końca. Tabliczkę pytać do 100, bo ci radni tutaj obecni na tej sali umieją liczyć, panie pośle. Panie pośle, ja doskonale pamiętam, bo pełniłem w poprzedniej kadencji funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Wiem, w jakich bólach, na czyje barki spadł obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi. Kto zatwierdził? Jeszcze raz wnikam, że mnie nie interesuje polityka, ale my jako samorząd łomżyński wybrnęliśmy z tego.
wybrnęliśmy z tego w wspaniały sposób. Poświęcając swój czas, niejednokrotnie Komisja Gospodarki Komunalnej odbywała się po 3 razy w tygodniu, wieczorami i doszliśmy do kompromisu. A wiemy, jakimi to skutkowało konsekwencjami, że przez 3 miesiące zmuszeni byliśmy, żeby odpady wywoziła spółka miejska. To się zwiększyło po kosztach własnych niby, ale za 3 miesiące kosztowało nas to 1 500 000 zł. Powołanie spółki te koszty zregenerowało. I szkoda, panie pośle, bo my tutaj radni, były i spotkania, i w godzinach wieczornych, i Komisja Gospodarki Komunalnej, jedna, druga, trzecia, i było nam wytłumaczone, w czym tutaj cały sens polega. No widzę, panie pośle, pan się bawi już w Jasnowidza Jackowskiego, bo pan już sobie przewiduje, co będzie za rok, co będzie za dwa, co się stanie. Dlatego wszystko możliwe. Ja też, panie pośle, mam wielkie wątpliwości, czy pan zostanie posłem. A pan się uaktywnia, jeśli pan mówi, że pan zaczyna kampanię wyborczą. To ja tym twierdzić, że pan zaczyna kampanię wyborczą. Bo ja pamiętam, jak była strefa bezpłatnego parkowania, wtedy pan się uaktywnił. Gdzie pan był przez te lata tutaj? Gdzie pan był? Już? Panie pośle. Dlatego, panie pośle, takie wycieczki do radnego Chludzińskiego, naprawdę niech pan sobie zachowa dla siebie, bo ja pana szanuję i ja proszę o szacunek z drugiej strony. Że pan ma do mnie, bo muszę w tej chwili na forum rady powiedzieć. Panie pośle, dlaczego taka nienawiść pana do mnie? I to teraz wszystkim państwu powiem. Pierwszy raz publicznie mówię, bo pan poseł, bodajże chyba 3 kadencje wstecz, nie namówił mnie, żebym startował z listy, gdzie pan poseł mi proponował bardzo wysokie miejsce. Tak. Czy jest takie stwierdzenie do rzeczy, panie przewodniczący? Ja, szanowni państwo, to nie jest punkt odnośnie podwyżki śmieci. Proszę nie odnosić się do tego w tej chwili, bo będzie punkt, gdzie będziecie państwo radni mogli się wypowiadać. To nie jest, jeszcze raz powtarzam, bo nasze dyskusje schodzą na poboczne tory. To nie jest... Pan poseł ma prawo zabrać głos w każdym temacie. To jest jego prawo. I nie trzeba wchodzić w niemerytoryczne dyskusje, bo to absolutnie nie jest związane. Proszę bardzo, panie pośle. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, państwo radni, szanowny panie radny, kolego Witku, pan jest w polityce po uszy. Pan jest tak głęboko, że pan nawet nie widzi, jak w tej polityce pan jest i stawiam na tym kropkę. Natomiast odnosząc się tutaj też do słów pana radnego. Panie radny, z troską pochylmy się. To pan próbuje wchodzić w politykę. Ja zwróciłem się do wszystkich, aby mieć na uwadze też troskę o te rodziny najbiedniejsze, o te rodziny, dla których każda złotówka czy każde 10 złotych jest bolesnym wydatkiem na każdą podwyżkę. Czy to byłaby podwyżka, o której mówimy przedmiotowo w tej chwili, czy jakakolwiek inna. Nie chciałbym też mówić, że pan jest obowiązany odpowiedzieć, skrytykować posła. Ja pana bardzo szanuję, ja pana pamiętam z wielu lat. Pan był zawsze wspaniałym kolegą. Nawet obok, niedaleko siedzieliśmy. Ja pana bardzo szanuję, dlatego zostawmy tą politykę. Odpowiadając panu, bardzo dziękuję za wszelkie uwagi, również krytyczne. Dziękuję bardzo.